Dzień dobry. Witam się z Państwem, Sławomir Kalwinek. Zapraszam na filmową migawkę, tym razem z lubuskiego lata filmowego. Jesteśmy w Łagowie, gdzie rozpoczął się właśnie festiwal. Zapraszam na spotkanie dotyczące m.in. filmów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. Tak jak powiedziałem, jesteśmy nad jeziorem, jesteśmy w bardzo miłym towarzystwie. Zaczął się dzisiaj festiwal, mamy już kolejną edycję, 52. festiwalu i z nami są organizatorzy tego festiwalu, prawda? No, częściowo organizatorzy. Waldek Wilk. Bardziej współpracownicy i programiści pewnych sekcji. I Grzegorz Pieńkowski. My od ładnych już paru lat zajmujemy się retrospektywami na lubuskim lecie filmowym, retrospektywami, które ujęliśmy w jeden cykl, który ja wymyśliłem, Wielcy Znani i Zapomniani. Przypominam role aktorskie tych aktorów, którzy już trochę odeszli w przeszłość. Ale o tym za chwileczkę sobie powiemy. Na razie przejdźmy może do następnej części, do następnego dżingla i rozpocznijmy naszą rozmowę, tak jak zazwyczaj filmowa migawka właśnie się rozpoczyna. To jest podcast WFO. O, i właśnie teraz się skończył ten dżingiel, także witam panów. Bardzo mi miło, że mogliście tutaj znaleźć chwilę czasu, bo to jest taki bardzo ważny moment, prawda? No, kiedy startuje wszystko, to oczywiście czekamy na to, czy będą ludzie i w jaki sposób będą nas odbierać przede wszystkim. Tutaj do pana pytanie, jak to jest? Dlaczego Wytwórnia Filmów Oświatowych znalazła się na tym festiwalu? Znaczy, generalnie oglądać się powinno i ogląda się nowe filmy, natomiast z kinem jest tak, że musimy pamiętać, że ma ono już te swoje sto kilka lat historii. Stąd pokazujemy różnego rodzaju retrospektywy i to jest nasza praca tutaj. A dlaczego Wytwórnia Filmów Oświatowych? Bo ma po prostu w swoich zasobach fantastyczne filmy, rzeczy, które dzisiaj są niestety zapomniane, a są to rzeczy, które po prostu powinno się i chce się oglądać. Ja z własnych doświadczeń mogę powiedzieć tutaj, na tym festiwalu parę lat temu, kiedy pokazywaliśmy film z WFO i była to Hamadria Jacka Schmidta, to jeden z jurorów obecnych wtedy na festiwalu stwierdził: rany boskie, skąd wyście wiedzieli, że to takie dobre, jakżeście to wyciągnęli? Tak, tak. Jacek, były prezes zresztą Wytwórni Filmów Oświatowych, to objechał z tym filmem mnóstwo festiwali. Niestety miał pecha, bo to się wszystko zdarzyło w momencie, kiedy wybuchł stan wojenny. Został ogłoszony stan wojenny. Ale film jest i można go oglądać do dzisiaj. I to jest jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego WFO? Bo po prostu warto, bo jest tam fantastyczny zbiór filmów, które powinno się oglądać, które powinno się po latach znowu docenić, które powinny wrócić po prostu do obiegu nie tylko festiwalowego, bo nawet tak zwany normalny widz, który przychodzi na te filmy i je ogląda, wychodzi, przynajmniej tak wynika z tego, co ja widzę, zachwycony, zadowolony, ucieszony. To mówi programowiec, natomiast ja tak od strony techniczno-organizacyjnej mogę powiedzieć, że WFO stało się naszym bardzo cennym partnerem, jeżeli chodzi o festiwal, przede wszystkim z jednej przyczyny. Poza zasobem, o którym mówił Waldek, jest to firma, która wie, po co ma te filmy w archiwum, że nie, archiwum to nie jest miejsce składowania wieczystego, tylko to jest miejsce, z którego się czerpie. I polityka WFO, która pozwala na sięgnięcie do tych filmów, przypomnienie ich, pokazanie, przybliżenie historii, to jest to, czego my, wywodzący się z ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, zawsze szukaliśmy. I dlatego uważam, że współpraca z WFO jest jednym z filarów obecnych retrospektyw w Łagowie. A teraz przejdźmy jeszcze do konkretów. Proszę powiedzieć, co i kiedy będzie można zobaczyć w Łagowie, do którego zapraszamy. Piękne to jest miejsce, powiemy o tym za chwileczkę. Co i kiedy, jeżeli chodzi o WFO, można zobaczyć? No, od dzisiaj już startujemy z tymi cyklami, które mamy przygotowane. Jak dla mnie najważniejszym jest to, co się nazywa Zapomniane Perły Kina Polskiego. I są to, w tym roku są to pokazy monograficzne realizatorów związanych z WFO, więc będą to tacy twórcy jak Andrzej Barański na przykład dzisiaj. No, fenomenalne kino, on jest bardziej znany z tych swoich rzeczy fabularnych, ale to też jest w ogóle kwestia taka, że każdy, kto robił krótki metraż, każdy, kto pracował w WFO, czy prawie każdy, w
pewnym momencie przechodził do fabuły, do tego pełnego filmu. Z tych filmów długich był znany, a tu można zobaczyć to, co stanowiło jakby o ich wielkości. Więc pokażemy tutaj Barańskiego, pokażemy filmy pana Stanisława Lenartowicza, też cudowne jeszcze z lat 50. fantastyczne jego filmy. Pokażemy filmy Edwarda Żebrowskiego, również wielkie nazwisko polskiego kina. Co tam jeszcze jest? No to wiesz, to do programu trzeba by sięgnąć, bo jest tego dużo. Mamy 3 dni, prawda? Od poniedziałku do środy, jeśli mnie pamiętamy. 4 dni. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o pana Andrzeja Barańskiego, to jest też tak, że on stosował płodozmian. Oprócz tych filmów fabularnych, z których jest znany, tworzył filmy krótkie, które miały być odpoczynkiem. Te filmy... Filmy do odpoczywania. Tu się nie zgodzę, dlatego ale że... Ale tak mówił, przynajmniej takim, tak, po to robił, żeby sobie troszeczkę, że tak powiem, może trochę kokietował, natomiast moim zdaniem w przypadku akurat Barańskiego to jest tak, że on bardzo konsekwentnie przy pomocy różnych form, ale też i różnych metraży ciągle opowiadał właściwie o tym samym, szukał, próbował. No, ciężko się opowiada o tych filmach. Ja w ogóle uważam, że filmy to trzeba oglądać, a nie mówić o nich. Natomiast na pewno w przypadku Barańskiego nie był to odpoczynek. To była bardzo konsekwentna linia filmów, które on chciał robić, tak jak chciał je robić. Tyle, że niektóre jego, przynajmniej zdaniem, miały być krótsze, inne dłuższe. Żadna różnica. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dotykamy jakby samej materii tworzenia dzięki tym filmom, bo możemy zaobserwować i w jaki sposób pojawiały się na ekranie pomysły, i w jaki sposób były realizowane. I to, co jest dla mnie w kinematografii, w historii kinematografii najcenniejsze, możemy jakby rozmawiać bezpośrednio z twórcą, który mówi nam, chcę zrobić to i to, widzę świat w taki i taki sposób, a my oglądając możemy mu zadać pytanie, ale dlaczego? I on nam właśnie ekranem odpowiada. A o tym, jak działa festiwal Lubuskie Lato Filmowe, powiemy sobie po krótkiej przerwie reklamowej, gdzie będziecie Państwo mogli usłyszeć, gdzie można słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach streamingowych YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz wielu, wielu innych. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do naszego odcinka specjalnego z Lubuskiego Lata Filmowego, gdzie jesteśmy tutaj właśnie wraz z retrospektywą, z pokazem filmów, zresztą już nie pierwszy raz, wyprodukowanych w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Lubuskie Lato Filmowe to jest taki festiwal, który może się poszczycić jedną z najdłuższych historii w Polsce, prawda? To już jest 50. To jest najstarszy festiwal polski. 52 razy już. 52 edycje zrealizowane, ale w środku były przerwy. Spowodowane albo tak jak to było pod koniec lat 70. brakiem finansów, albo jakimiś klęskami żywiołowymi w rodzaju stanu wojennego czy pandemii. Były lata bez Lubuskiego Lata Filmowego, ale ważne jest to, że dzięki grupie ludzi, grupie szaleńców, tak to określę, którzy stwierdzili, że to ma być, odbywa się to w dalszym ciągu. To jest najstarszy polski festiwal filmowy. Najstarszy, to znaczy, że ma też chyba najbardziej liczną publiczność, prawda? To akurat z tym bywa rozmaicie. W momencie, kiedy nie były, no jak to trzeba brutalnie powiedzieć, otwarte granice i ludzie nie wyjeżdżali za granicę na wakacje, Łagów tętnił życiem przez okrągły tydzień. W tej chwili zmieniło się to, szczególnie po tym okresie pandemicznym, o tyle, że weekendy to nie można przejść główną ulicą, natomiast w środku tygodnia zostają ci, którzy chcą być na festiwalu. Jak jest z publicznością? No niech wystarczy jeden bardzo prosty fakt. W tym roku po raz pierwszy przed rozpoczęciem festiwalu zabrakło karnetów. O. To bardzo miło. A Łagów przy tym, ja dodam, to nie jest miejsce, które idzie na masowego widza, że to tak ujmę. To nawet baza noclegowa i ilość sal projekcyjnych warunkuje to, że tu nie może być zbyt wielu ludzi. To, specyfiką Łagowa nie jest to, że tutaj przyjeżdżają tłumy. Specyfika Łagowa polega na tym, że tutaj wszyscy na siebie wpadamy, czy tego chcemy, czy nie. Więc ja czasami jak porównuję Łagów do innych festiwali, to mówię, że na przykład w Gdyni spotykam pana,
Mariana Dziędziela, jak on idzie na projekcję swojego filmu. A w Łagowie można zobaczyć Marianę, jak idzie z wędkami, bo akurat łowił ryby w jeziorze. Jest to zupełnie inna atmosfera. Tu można rozmawiać o kinie, tu można się kłócić o kino, co zresztą ludzie z dużą radością robią, bo słychać nawet czasami w środku nocy, jak to się potrafi, o film kłócić. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy wypełnieni tymi ruchomymi obrazkami. Trzeba tutaj wspomnieć, że praktycznie od początku lat 80. Lubuskie Lato Filmowe stało się imprezą bardzo silnie związaną z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych i właśnie te klubowe, DKF-owskie rozumienie świata filmowego tutaj zapanowało. Do roku 80, do wielkich zmian w naszym państwie, również zmian dystrybucyjnych, było to znakomite miejsce spotkań, bo Łagów, Lubuskie Lato Filmowe, to było miejsce, gdzie przyjeżdżał cały polski świat filmowy. No właśnie, kto w tym roku przyjedzie tutaj? Albo kto już tutaj jest? No, przede wszystkim Zbyszek Zamachowski, Jerzy Domaracki, Ryszard Brylski, to są ci, którzy są bezpośrednio w jury. Jest Andrzej Goleniewski z sieci kin studyjnych. Są ludzie, którzy na co dzień funkcjonują w kinematografii i funkcjonują nie po to, żeby zabłyszczeć, tylko po to, żeby coś przekazać innym. Wiedzę o filmie, znajomość filmu i to jest niesamowicie cenne. Łagów jest miejscem spotkań. Ja pamiętam sprzed lat takie spotkania na zamku. Wraca w tej chwili atmosfera podobno tych spotkań, bo znowu na zamku będą spotkania z twórcami w tym roku. Ja pamiętam, kiedy Krzysztof Zanussi był bardzo zdziwiony, że zadaje mu się pytanie, dlaczego pan chciał wykorzystać ten pomysł na film. I on musiał przed publicznością tłumaczyć się. Nie, że zrobił film, nie w jaki sposób go rozumieć, tylko po co go zrobił. Bo Łagów też ma to do siebie, że tutaj się przy całej miłości i szacunku dla artystów, tu się ich nie głaszcze. Jeżeli ktoś uważa, że film nie jest dobry z jakichś powodów, jeżeli film ma mankamenty, to się to mówi wprost. To jest też specyficzne właśnie tak, tutaj. Że... I tutaj wrócę właśnie do tego spotkania z Zanussim. To było po Bracie Naszego Boga, gdzie w pewnym momencie, kiedy widzowie mówili mu, że film jest niedobry, że jest źle zrobiony, źle pomyślany, to przeszło do legendy. Zanussi popatrzył na zebranych i powiedział: słuchajcie, wy nie mówcie mi, że to jest mój film. Bo zwróćcie uwagę na napisy, dużymi literami autor dramatu, tytuł dramatu i małymi literkami realizacja Krzysztof Zanussi. Ja jestem na trzecim miejscu. Nie przyznawał się do swojego filmu. A jeszcze powiedzmy, zanim zaprosimy naszych słuchaczy, naszych widzów do tego, żeby przyjechali na festiwal, proszę powiedzcie mi, co to za miejsce Łagów, dla tych, którzy nie wiedzą. No to jest miejsce historyczne. Tutaj jest Zamek Joannitów, jeden z najlepiej zachowanych w Polsce. W tej chwili jako obiekt hotelowy. Jest całe miasteczko umiejscowione na przesmyku między dwoma czystymi jeziorami. Jest tutaj atmosfera odpoczynku, to trzeba od razu powiedzieć, i atmosfera bezpośredniego obcowania z przyrodą. Jeżeli chodzi o sam festiwal, to tak jak mówię, to jest przede wszystkim miejsce spotkań. Miejsce spotkań, miejsce dyskusji, nie czołobitnych hołdów, dlatego że ktoś coś zrobił. Tutaj twórcy przyjeżdżając wiedzą, że no, mówiąc obrazowo, mogą czasami zostać skopani. Czy ja czasami mówię, że Łagów to jest takie idealne miejsce właśnie dla klubowiczów, dla tych, którzy wychodzą z DKF-ów, a to dlatego, że profesor Antoni Bochdziewicz, założyciel naszej federacji, miał podobno takie piękne zdanie, że filmów nie oglądamy po to, żeby oglądać filmy. Filmy oglądamy po to, żeby się czegoś dowiedzieć o sobie, o świecie, o innych. I tu można to zrobić. Tutaj możemy oglądać filmy, możemy potem pójść na piwo, a w międzyczasie, jak mamy ochotę, to możemy się pokłócić. I tak ma być, bo kłócimy się w tym momencie o rzeczy ważne, o świat, o kino, o rzeczywistość, o to, co nas otacza. A to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody, takich, które nastrajają raczej do łagodności i optymizmu. Więc z tych dyskusji, z tych kłótni czasem coś fajnego wychodzi. Bo
tak jak właśnie Waldek powiedział, cechą ruchu klubowego w Polsce było to, że twórców, relacja twórca-widz była zawsze w klubach filmowych relacją partnerską. I ta relacja partnerska tutaj w Łagowie istnieje. Dlatego zapraszamy Państwa serdecznie do Łagowa na festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Łatwy dojazd, dojeżdża się do Świebodzina, gdzie potem można się, że tak powiem, przetransportować autobusem, busem do samego Łagowa. Zapraszam serdecznie od dzisiaj, od poniedziałku do najbliższej niedzieli festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Dziękuję Panom za rozmowę. Dziękujemy. To był podcast Filmowa Migawka. A ja żegnam się z Państwem. To był pierwszy z odcinków specjalnych z Lubuskiego Lata Filmowego. Zapraszam na kolejne. Filmowa Migawka w tym tygodniu będzie znacznie częściej obecna. Również zostańcie z nami. Zapraszam do Łagowa, zapraszam na nasze rozmowy i zapraszam na filmy również Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która prezentuje swoje produkcje właśnie na Lubuskim Lecie Filmowym. Do usłyszenia i zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.